tego przejścia nie ma. Idź tam dalej. O, proszę, wytrzyma. Do Urzędu Miasta wpłynęło pismo od pana Grzegorza Nowaka, który zrezygnował z realizacji planów dotyczących budowy spopielarni na ulicy Wodociągowej. Chciałbym państwu powiedzieć, że jest to wynik tego spotkania, które się odbyło w Chodenicach. Jest to dostrzeżenie przez pana Nowaka problemu, delikatności całej sytuacji i biorąc po prostu pod uwagę państwa głosy i po dokonaniu analizy tego wszystkiego, co się działo, doszedł do wniosku, że dla dobra mieszkańców nie będzie tej inwestycji realizował. Takie jest jego stanowisko. Mam tutaj na dole z moich słów, mam tutaj pismo od pana Nowaka. Jeżeli państwo chcecie zobaczyć, no to bardzo proszę. To proszę też podziękować panu Nowakowi, że się wycofa, że nas zrozumiał. Panie burmistrzu, jedno pytanie. Pan Nowak został policji od miasta odnośnie lokalizacji. Ta sprawa nie jest potrzebna. Znaczy, trudno mi powiedzieć, no, trudno mi decydować za pana Nowaka. Nie dopytywał się o żaden inny teren inwestycyjny. Po prostu zrezygnował. Spodziewał się pan, że tak będzie? Nie, no zaskoczenie to dzisiejsze oświadczenie, bo na internecie okazało się wcześniej, przeczytaliśmy i pewnie dlatego troszkę mniej ludzi przyszło. I w sumie miłym zaskoczeniem to było w dzisiejszym dniu, że pan Nowak się wycofał, ale cześć mu i chwała za to. My naprawdę nie mamy nic przeciwko przedsiębiorczości. Tak jak na przykład niektórzy piszą, że Chodenica na internecie, że Chodenica to ciemnogród, to nie jest tak. My jesteśmy za spopielarnią, tylko nie w tej lokalizacji, nie między domami. Poza tym ja osobiście szanuję pana Nowaka, uważam, że potrzeby, które organizuje, są bardzo, bardzo profesjonalne. I no, niepotrzebny ten konflikt był. Z wielu aspektów, szczególnie aspekt psychologiczny, mieszkańcy Chodenic tego nie chcieli. A nie komuś na podwórku. No, bo w Krakowie na Balicach od tylu lat się toczy walka i nie została otwarta spopielarnia, tak. Więc a tam jest cmentarz duży i czyli by to też pasowało, ale jest presja mieszkańców, którzy tam mieszkają i nie zgadzają się z tą inwestycją. Trzeba byłoby gdzieś indziej usytuować to. Nie jest, że tu akurat w tym miejscu, bo tam działki są odblokowywane i to jest teren miasta Bochni, który się będzie rozbudowywał w najbliższych latach.